jest taka mieszanka stresu i ekscytacji. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze, a na pewno pójdzie dobrze, musi pójść dobrze. Rzeczywiście to tak jest, że tuż przed jest ta największa mobilizacja? Jest. Ten ostatni tydzień, ostatnie dwa tygodnie to jest największy okres takiego intensywnego przygotowania. Człowiek nawet nie wiedział, że tyle się da zrobić w taki krótki czas. Na Polski głównie, czy niekoniecznie akurat ten przedmiot budził największe obawy? Polski może budził największe obawy, ale nie jest to przedmiot, który jest jakoś najbardziej potrzebny w przyszłości, jeżeli się tam wybiera kierunki jakieś techniczne, inżynierskie, tak jak ja to mam na przykład w planie zrobić. Wyluzowani bardzo jesteśmy. Wyluzowani, nie ma problemu, raczej napiszemy bez problemu. Tak, jesteście świetnie przygotowani? No, powiedzmy. Czego się boicie najbardziej na maturze? Polskiego czy...? Rozprawki na polskim. Z czego może być? Jakieś tematy macie żelazne? Nie mamy pojęcia. Ja mam nadzieję tylko, że nie będzie lalki pana Tadeusza, ale to jest co roku. Słyszałem, że generalnie CK bardzo lubi dawać tematy takie życiowe bardzo. W zeszłym roku była tęsknota, jeśli dobrze pamiętam. Kiedyś była praca, więc coś takiego może z życia codziennego, więc zobaczymy. Jest stresik troszeczkę, no ale my jesteśmy pozytywnej myśli. Pierwszy dzień najgorszy? Chyba tak. Dlaczego? Bo pierwszy? Bo pierwszy, dokładnie. Trzeba się jakoś na to wszystko przygotować. No i później już chyba z górki. Jakaś giełda tematów była? Tak, mamy swoje typy. Typy i wszystko. No, zobaczymy, czy słuszne. A co obstawiacie? Obstawiamy temat cierpienia albo buntu, jakoś tak najbardziej. Jak nastroje? Chyba dobre? No myślę, że dobre. Raczej jesteśmy chyba wszyscy przygotowani, więc no do dzieła teraz tylko nam pozostało napisać. Są jakieś tematy obstawiane? Dużo osób myślało o dziadach, o panu Tadeuszu, motyw cierpienia podobno, no ale to są tylko takie spekulacje, chyba tylko możemy przypuszczać. Polski najgorszy czy niekoniecznie? Według mnie niekoniecznie. Zdecydowanie rozszerzenia gorsze są niż podstawy, więc na razie jest w porządku. Pierwszy dzień akurat jest najprostszy, dlatego że matura z polskiego nie należy do najtrudniejszych. Raczej rozszerzenia powodują większy stres wśród maturzystów. Dlaczego? Bo rozszerzenia decydują ewentualnie o później o przyjęciu na studia? Tak, bo rozszerzenia w tej chwili przejęły funkcję jakby egzaminów wstępnych na studia, a egzaminy podstawowe należy tylko zdać, więc a nie jest to aż tak trudne mieć te 30%. Z czego zdajecie rozszerzenia w takim razie? Ja zdaję z biologii, chemii, fizyki, angielskiego i niemieckiego. Te 3 dni egzaminów pisemnych, obowiązkowych za nami. Jak to było w powiecie chrzanowskim? Ilu uczniów zdecydowało się przystąpić? Ile miało takie prawo? Absolwentów mieliśmy 619 dokładnie. Podobna liczba przystąpiła do matur. Głównym problemem, tak jak w całej Polsce, były te informacje o podłożonych bombach. Oczywiście szybko sobie z tym poradziliśmy i nie rzutowało to na przeprowadzenie egzaminów maturalnych. Czyli nic nie odbyło się tak, że trzeba było z opóźnieniem lub wypraszać uczniów z klas? Żadnych opóźnień nie było, wszystko odbyło się sprawnie. Po polskim już można było odetchnąć, ten stres szedł. Z polskiego tematy można było przewidzieć, ale na przykład z angielskiego troszkę trudno było. A z polskiego jakie były te tematy w tym roku? Wolność i samotność. Można było przewidzieć, bo stulecie, niepodległość, tak. Podstawa z języka polskiego była trudniejsza na pewno niż rozszerzenie, ale wydaje mi się, że dobrze poszło. Mam taką nadzieję, że było całkiem w porządku. A matematyka i język obcy? Matematyka była znacznie łatwiejsza od języka polskiego, przynajmniej moim zdaniem. Nie wiem jak dziewczyny, ale moim zdaniem tak, matematyka była prostsza. Jeśli chodzi o język obcy, język angielski też poszedł całkiem. Czyli co, najgorsze już za wami, czy nie? Myślę, że tak, najgorsze za nami. Jeszcze w sumie matury ustne, które też jakby nie było, ja się troszeczkę stresuję, ale mam nadzieję, że dobrze pójdą. Matematyka w tym roku była łatwa. Oceniałaś, sprawdzałaś później, jak to wyglądało, te arkusze, czy rzeczywiście to odpowiedzi dobre, jak mogło pójść? Wydaje mi się, że dobrze poszło, ale niestety boję się sprawdzić tych odpowiedzi, gdyż niestety tam nie wiadomo, jak mi pójdzie, prawda? Co było według ciebie łatwe? Angielski. Dziadów to chyba nikt się po prostu nie spodziewał. To było zaskoczenie? Tak. Matematyka? Matematyka, no jak matematyka, prawda? Jeśli ktoś jest humanistą, no to matematyka ciężka. Co jeszcze przed tobą? Jeszcze ustny polski i ustny angielski. Rozszerzenia? Biologia. Do kiedy w takim razie u ciebie matury będą trwały? Do 23. Czyli praktycznie do końca. No właśnie. Najgorzej, jeszcze tyle stresu przez tyle dni. Myślę, że jest okej, że zdane, aczkolwiek mam wątpliwości z angielskim. Trudne?
Łatwy, ale jakoś nie jestem orłem z angielskiego. Z matematyki jak poszło? Matematyka zdana, na 21 punktów jest. Czyli co, łatwa? Matura z matematyki w tym roku była łatwa. Matura, jak byś podsumowała? No, całkiem. Myślę, że jak najbardziej będzie zdana. Tak. Stres był? Był, niesamowity był. Pamiętam, jak cały czas mamie trułam kilka dni przed maturą i miałam nie aż dość. Czego się najbardziej bałaś? Najbardziej, no, matematyki. Rzeczywiście tak trudno? No, nie. Gorszy był angielski w tym roku, zdecydowanie. Już teraz oddychasz z ulgą, czy jeszcze czegoś się boisz? No, jeszcze przed nami ustne matury, także chyba najgorsze, bo tak to sami byliśmy z kartkami, a tutaj wiadomo, troszkę inaczej będzie. A później wolne. A później wolne, tak. Plany na wakacje? Są. Także będę odpoczywać i już nic do końca wakacji nie będę robiła.